Bra, widzicie, musicie u tego sąsiada było. Założyć te ciężkie gówno. Oj, dobra. Musi dobry powitać tutaj zgromadzonych kronikarzy. Z tej strony Tadeusz Paleta się kłania. Witam wszystkich tutaj pewnie zgromadzonych. Pewnie się teraz zastanawiacie, co jest do cholery, co kim ja jestem, co ja tu robię w ogóle, co to za kronika. A więc tak jak przedstawiłem się, jestem Tadeusz Paleta, syn Wiesława Palety, który właśnie pracuje obecnie w PGR-ze. Ja tutaj zajmuję się gospodarstwem rolnym mojego wuja na miejscowości Polskie Pola. Obecnie wyprowadziłem się z domu rodziców, ponieważ jak wiecie, mój ojciec robi w PGR-ze, PGR Bruzda. Ja natomiast stwierdziłem, że nie będę robił w PGR Bruzda ze względu na to, że po prostu wolałem coś postawić dla siebie. A też no wiecie, nie wiadomo co z tymi PGR-ami będzie, bo coś, te PGR-y są takie, no wiadomo, że są, pracują się, a coś tak z rentownością to ich tak średnie, tak jak bardziej się przewiduje. Tam władza to mówi, że wiadomo, że to wszystko pięknie jest tacy i wiadomo to nie jedno, co drugie, ale no musi słabo. I spodziewam się, że pewnie coś niedługo może pierdyknąć w tych musi PGR-ach, dlatego postanowiłem, że przeniosę się na jakieś gospodarstwo swojskie, takie swoje. No i akurat padło, że do wuja trafiłem, który zgodził się, że jakby co to mi odpisze te gospodarstwo, więc jest super. Ale przejdźmy może do głównego działalności gospodarca. Tak jak mówiłem, ja zrezygnowałem z pracy w PGR-ze, ojciec pracuje tam, mam nadzieję, że i też właśnie podoba się ta moja kronika, tak jak kroniki mojego ojca, czy mojej babki Jadźki Palety, czy mojej matki tej Haliny Paleta. No ale to nic, wróćmy do tetu. Witam was w gospodarstwie mojego wuja, w którym ja będę pracował, który będę chciał przejąć. Maszyny są to, w ogóle to nie chciałem rozumieć, że jest ciężko, bo to dzisiaj są lata 70. 80. To nie jest jakoś tak, wiecie, musi, tupy nie urywa, więc, ale jakoś to musi idzie. Ogólnie tył tak, jak mówiłem, drugi musi kronikarzy, że ja żym starał się dobrze pracować, żeby tu się znaleźć. No i cóż, zaprezentuję wam teraz musi na sprzęt, jaki będziemy tutaj z wujem musi działać na nim, na gospodarstwie. I tak, przejdźmy od tej strony, myślę, bo to jest najwięcej. No tutaj część maszyn jest z PGR-u, część jest na przydział, no a tylko od razu się poza flaszkę, ponieważ wiadomo, tutaj mój wujek ma dobre układy z wójtem, jak i zarówno tutaj z sołtysami i bardzo szybko sobie przyspieszył to. Ale to nieważne, to już zostawmy na jedy cześć. I pierwszy musi z maszyn jest to agregat, agrometr, przepraszam, jawor. Jest to pielnik do kartofli. Tutaj jak widzicie jest takie poletko z kartoflami. Taki malutki ogródeczek, który trzeba będzie pewnie posadzić prędzej czy później, bo trzeba zacząć jeść jakieś kartofle własnej roboty. Więc tutaj świeżo odmalowany został przeze mnie. I też dostałem nowe naklejki od Zagromy. Dalej tutaj co mamy? No tutaj słynny bizon, który został odkupiony z innego PGR-u. Nie z Bruzy, tylko z innego PGR-u. Wujek go odkupił, były z nim problemy, ponieważ PGR-zy nie za bardzo tak chcę byli skłonni teraz tego bizona sprzedać, ale w końcu sprzedali, ponieważ z tymi bizonami jest naprawdę ciężko. Zresztą to nawet widać, bo tutaj ten kombajn był nieźle rozjechany, trzeba było do fabryki maszyn z niewiednych musi w Płocku pojechać, żeby to zakupić wszystkie części od A do Z i wiecie, to nie każe ogarnąć. Jeszcze zobaczcie, no właśnie PGR numer 1 został, jeszcze te napisy tyle na tym bizonie. Wuj mówi, żeby tego nie zamalować, takie pamiątka zostanie, że on to robi w tym musy PGR-ze. Kombajn oczywiście jest o wiedzę odmalowany, ponieważ był mówiąc prosto zajebany, był jak nic. Wymęczony strasznie tym koszeniem. Teraz został wszystko na jak nówka funkiel odmalowany na nowych częściach kombajn jest. I cztery klaszowe, no wystarczająco, ponieważ tam mamy tylko do koszenia około 12 hektarów. Twojego mamy, więc to nie jest jako duża, ale to wiadomo, to musi jak bywa, kombajn zawsze jest tam na usługi, to ma zawsze to kości, ponieważ sąsiedzi się zgłaszają, że chcą kosić, to jest bardzo fajne.
Przed kombajnem mamy siednik Cisaria, który został zakupiony jako nówka. Prowadzony przez wujek, który sprowadził ten siednik. Super sprawa, naprawdę. Miodzio. Zrobiony z sieje, super. Mamy nadzieję, że to sprawdzi w innych dalszych dziełach. Obok mamy tutaj Pilmeta, czy tam Agrimet, zapomniałem już. Wujek jakby cię przykrył go taką szmatą, aby tutaj na niego nie ciekło, ponieważ tutaj trochę pod murką, ale na rzimet, na coś to właśnie są albo tam do garaży dwóch, albo tutaj do obory chowane, bo tam są przecież garaże jeszcze. Więc tu nie ma problemu. A na razie tutaj sobie tutaj. Obok mamy Orkana, który został zakupiony jako nowy. To właśnie specjalnie zakupiony, ponieważ tutaj zajmujemy się z wujem bydłem, które obecnie jest prowadzone, bo tam jak widzicie, on tutaj jest pastwisko. To zostało bydło wprowadzone. Został kupiony orkan, to tam dość zielone kukurydzy, czy dość jakoś tam na kiszonkrewi, ponieważ te sieciarnie nie zawsze stać się z tymi wiadomo sieciarniami, to tak jak z bizonem w SKS, że po prostu kosili albo napierdoleni przyjeżdżali i kończyło się to tragicznie. Nawet szkoda gadać, ale to kiedyś opowiem wam. Dalej, tutaj mamy przyczepę Autosan D35, nówka Funkiel, ściągnięta też na przydział. Wujek ją ściągnął. Mała przyczepa, jedna z dwóch, bo mamy dwie, bez burtek, ale musi mi to starca nam jak na razie. Obok mamy header do 40, jest przykryty oczywiście, ponieważ no. Jakby to powiedzieć, on po prostu, no, przygotowanie jest niedostępne, ponieważ jest końcówka już powoli wiosny, a idzie lato, no, a pewnie po parze, a wiadomo, deszcze takie przelotne, no, dzisiaj jest akurat pięknie, musi słone, tak czyściutkie niebo, ale tak to jest, jak idzie deszcz czy coś, to żeby to nie zalało, tego wszystkiego, bo header jest też odmalowany z woskiem, to zakładamy taką blandeczkę, żeby mieć i uchronić to przed deszczem. Jak zapamiętajcie, drodzy kronikarze, jak to dba, tak ma Tadeusz Poleta. No ale dobrze, wróćmy dalej. Tutaj wujka, dwa ciągniki. Jeden jest PGR, drugi nowy. Nowy jest 55 Ursus, który był najtańszy, ponieważ była jeszcze 30 słynna, ale ona z nią trochę było trudniej z przydziałem, więc wujek wybrał 55. No i 55 jest nowa. Jedna maszyna już trochę robiła, gdzie jest brudna. Tu obok 40, która była remontowana, robiona, ponieważ pracowała w PGR-ach i trochę wymagała remontu wizualnego, ale musi jest zrobiona i naprawdę mi chodzi o amortyzowanie osi. Tę klatkę do lasu ma, więc czy trzeba coś do lasu, bo ja po drzewo to nie ma problemu. Ale zacznijmy, tutaj mamy z tyłu, tutaj obok właśnie odmalowanego lejka z PGR-u, ponieważ też był taki trochę zajechany. Teraz jest oczywiście odnowiony, pięknie. Miodzio. No tutaj obok mamy dwa jeszcze dodatkowe musi pługi. Trójki Unia też są odmalowane świeżutko. Te są nówki akurat, ale były niestety trochę przechodzone. Przez sezon przechodziły się, zjechały. Tutaj mamy główną oborę, której tutaj tak jest wjazd na bizona, czy tej czy z tamtej strony i na header z wózkiem. I tak, od tej strony zaczniemy, mamy tutaj musi Agromet. Paczkę dużych miaków. Nówka Funkiel jest prowadzona na przydział. Świetnie. Naprawdę super maszynka. Mam nadzieję, że będzie się sprawdzać przy kompanii ziemniaków, bo nie mamy kombajnu, niestety nie stać. Nie takie to proste pozyskać. No tutaj musi mamy taśmówkę do ściana. Zgrabienia mam do przetrząsania, znaczy się, mam nadzieję, że też to będzie szło. Obok mnie tutaj AgroZ. Darka do ziemniaków też mam nadzieję, że jakoś się będzie spisywać, ponieważ niedługo będziemy sadzić. Tutaj po środku mamy stipmę, kostkę, ponieważ kostki, no trzeba jakoś prasować te słomy tym bydlęciom, a sztygi już się musi, tak nie chcę mu stawiać, bawić się sztygami, chociaż jak trzeba będzie, to sztygi będziemy ustawiać. Ale wujek z PGR-u ściągnął ze starego skaru, już nie pamiętam, drodzy kronikarze, ściągnął taką stipmę Z224 przez 1, która będzie tutaj prasować tam kostki, bo niestety te okrągłe to tylko posiada PGR, tak jak wiecie u mojego ojca, tam u Wiesława właśnie tam na PGR, oni prasują tymi. No niestety tutaj nie jesteśmy w stanie takiej pozycji, więc dobrze, że chociaż mamy kostkę, to i tak jest dobry luksus.
No tutaj druga przyczepa to jest na bogato, ale już go tutaj też D35, też tylko że taka czerwona, taka bardziej chromowa, czerwona, zła, nie wiem, ciężko mojej musi konigary powiedzieć, ale jest miodzio. Mówka też mungil. I tutaj przechodzimy do cyklikarzy już na tyły gospodarstwa. Tutaj trochę mniejszy, większy plac jest, ale mało co tu, bo tutaj jest jak widzicie tylko zwykły silos na kiszankę, który wuj sobie zrobił, wyrównał to wszystko, wygładził, dał opony, żeby wyznaczyć dokąd przykryć gdzie. Więc jest git. Wuj, trochę zgubiłem tryk, ale już jest tam. Tutaj stara taków z SKR-u wyciągnięta z grabiarka 5-gwiazdowa. Ta ona trochę ponaprawiana. Grabia jest mała, trochę do tych nimników, ale daje radę i to jest i tak dobry luksus, że mamy w ogóle piątkę, że nie trzeba grabić nami. Tutaj trzy sprzęty już do uprawy, tutaj agregat uprawowy. Pierwszy chyba coś po 3,5 czy 4 nawet metrów będzie na 55, ma coś z tym robić. Gatuje ją ostro, no tu obok agregat z wałami tutaj do uprawy. No tutaj obok talerzówka. Tam 45, tu śmiga, tu jest kamieniec do ciężowym już jest od razu. No tutaj przy losie mamy brony piątki zielone, pomalowane świeżo, bo one były rozrupione, trzeba było to robić. W ogóle to bardziej samoróbki są, też to dorabialiśmy. I tutaj musi być 4 ostatnie maszyny, czyli kosiarka rotacyjna do sianokosów, rozrzutnik obornika, agrometa, tutaj agrometa też byckowóz jest. No tutaj obornik już trochę bidu musi narobiło go i trochę jest, będzie tutaj ten bidu, jak mówiłem, schowany jest, na razie go nie ma. No i tutaj jeszcze troll, ponieważ drodzy królnikarze, jak wita, ja nie posiadam kura, wujem tutaj nie mamy. Będziemy może coś kminić, że albo do 55, czy może nawet udać się na przydział zdobyć 30 z turem, by było fajnie, bo taka 30 mniejsza, może mniej mocy by miała. Mniejszy to z udziwkiem, ale by była na pewno, wiecie, taka bardziej skrętniejsza, ale jest jak jest w każdym razie. A tutaj to kury, bydło i piesek, zarazem inny też. Kury, piesek, no tutaj bańki z mlekiem, widzę, tutaj już czekają do uzupełnienia, to dwie są tutaj, 3, tutaj 5 banieczek, trzeba będzie bydło uzupełnić, jak widzicie, tutaj krowy się drą. A tutaj mój jeszcze rowerek i ciotuni rowerek. No cóż, mam nadzieję, kronikarze, że wam się spodobała ta kronika, że też musi będziecie to lubić tak samo jak kroniki mojego ojca Wiesława, babki. Byłoby fajnie, ponieważ takie coś to musi innego w tych latach. Oj, dobra. Drodzy kronikarze, ja jedę na obiad, pora obiadowa. Trzymajcie się, kronikarze, i do zobaczenia. Na razie. Pozdrawiam.